Wczoraj swoje urodziny obchodził lider i wokalista tej grupy, Boy George. Witam serdecznie w 56. odcinku mojej serii z zagranicznymi płytami winylowymi z mojej kolekcji, a bohaterem oczywiście jak Boy George, no to oczywiście Culture Club. Grupa Culture Club, czyli początek lat 80. W sumie, jak się doliczyłem, grupa Culture Club na winylach wypuściła 4 pierwsze albumy. Ja pokażę pierwsze dwa, bo tyle mam. Debiutancki, bardzo dobry album Kissing Be Clever z mega hitem Do You Really Want to Hurt Me. To był pierwszy wielki przebój grupy Culture Club. Oryginalna koperta wewnętrzna i wydanie Virgin, czyli pomarańczowo-zielony label. Numer katalogowy tego wydawnictwa 204 958. To jest płyta wydana w roku 1982. Debiutancki album Culture Club Kissing Be Clever. Natomiast w roku 1983 ukazuje się uznana przez fanów za najlepszą płyta Color by Numbers, drugi album grupy Culture Club z wielkim kolejnym przebojem do kolekcji zespołu Culture Club. Tutaj znajduje się i otwiera tę płytę mega hit Karma Chameleon. 83 rok, wydanie kompletne. Zawiera taki oto rozkładany na trzy części. O, w ten sposób. Taką oto wkładkę rozkładaną na trzy części. Proszę bardzo, z przodu, w środku raczej nazwa zespołu, troszkę zdjęć. No i moi drodzy, cóż tutaj rzec, krótki opis i sama płyta, przeciekawy label 205730 to numer katalogowy. Tak ona wygląda, z jednej strony trójka, z drugiej strony piątka. No, ktoś miał po prostu fantazję. Album ukazał się w roku 1983 i to jest tyle właściwie, co mam od grupy Culture Club.